Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, jak wymienić Paysafe Card przy niesamowicie niskiej prowizji. Linka oczywiście do aplikacji macie w opisie oraz czekające Was bonusy. Aplikacja pozwala Wam szybciej wypłacić pieniądze niż na przykład z takiego My Paysafe Card, gdzie no trochę musi minąć. Tutaj macie to błyskawicznie i możecie sobie kupić no praktycznie wiele rzeczy z tej aplikacji, co chcecie. Nie mówiąc o innych korzyściach. Ja już się zalogowałem na swoje konto, wpisując kod bezpieczeństwa. Wy też będziecie musieli to zrobić. I teraz wygląda to tak, że mamy tutaj sobie wszystkie waluty, w których chcemy kupić Paysafe Carda z całego świata, ale oczywiście dla nas opcją będzie w większości przypadków złotówka. I teraz klikamy sobie na doładowania. Wybieramy sobie, ile chcemy doładować. Tylko ja wybiorę na przykład 15 zł. Klikam sobie wybierz metodę doładowania. Mamy tutaj wiele, jak widzicie, różnych metod, różne popularne banki, kryptowaluty, ale nas interesuje Paysafe Card. Jak widzicie, prowizja jest tylko 10%. 10%, czyli naprawdę niewiele. I teraz przechodzimy sobie, klikamy doładuj. OK. I przechodzimy na jedną z przeglądarek, którą mamy. Dobrze, i teraz to, co musimy zrobić, to podać hasło i login, zalogować się do naszego Paysafe Carda. OK, ja już to zrobiłem. Teraz wprowadzamy 16-cyfrowy kod. Ja mam właśnie jeden tutaj mój. OK, i teraz klikamy sobie w płatność. OK, kwota płatności, jak widzicie, została zaakceptowana i przenosi nas do aplikacji Zen. OK, teraz podajemy kod, żeby się zalogować, twoje do doładowania. OK, i zrobiliśmy, jak widzicie, wartość rachunku w euro 3 euro 15 zł. I możecie to przelać, wymienić na inną walutę. Prowizja 0%, czyli zero prowizji, wymieniacie na to, na co chcecie. Bardzo fajna opcja. I także przelew, możecie przelać sobie na bank Digital Currency, czyli jakaś kryptowaluta i coś od Zen Buddy. OK, do kolegów, przyjaciół z Zena. OK, jeszcze nie jest dostępna dla złotówek, ale dla euro by było, czyli wymieniacie sobie. Jeżeli chcecie wypłacić sobie w krypto, to wymieniacie złotówki na euro i wtedy przechodzicie do Digital Currency. OK. I tak wygląda proces wymiany i doładowania Paysafe Card w PLN po najniższej prowizji. I teraz tak, jeszcze mogę Wam powiedzieć na koniec o czterech rzeczach. Jedną z nich jest natychmiastowy cashback, czyli jeżeli kupujecie coś w sklepiku, to zostaje Wam to zwrócone. Bardzo fajna opcja, czyli coś kupujecie, otrzymujecie procent z tego. Otrzymujecie także dzięki Zen rok przedłużonej gwarancji. Jeżeli coś ma 2 lata, dostajecie rok więcej. 0% prowizji, wymiana na inne waluty. I jeżeli masz problem z transakcją, to Zenker zadba o to, żeby ten problem rozwiązać za Ciebie. I to by było tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam za uwagę. Więc tak wyglądał proces kupna Paysafe Carda i wymiany będzie podobnie. Po najniższej prowizji. Jak coś, to linka macie w opisie do aplikacji. Zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj macie także własną kartę wirtualną. Plany są darmowe, jest plan darmowy, taki, który kosztuje 1 euro na miesiąc i 6 euro. Możecie sobie zobaczyć plany także w tym miejscu, tutaj. OK, to dziękuję. Możecie udostępnić znajomym, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować także mój kanał i zapraszam Was do zwiedzenia aplikacji i kanału. To cześć, trzymajcie się.